Witam bardzo serdecznie na moim kanale Proste Przepisy dla Zdrowia i Urody. Kochani, dzisiaj przybywam z kolejnym przepisem. Tak jak i na moim kanale znajdziecie szereg przepisów dotyczących poprawienia urody, ewentualnie coś do poprawienia ze zdrówkiem. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam na mój kanał i do kolejnego przepisu. Zapraszam! Dzień dobry, witam bardzo serdecznie na moim kanale i w moim kuchennym laboratorium. Dzisiaj przybywam do Was, kochani, z super maseczką na zmarszczki. Tym razem również wykorzystam 3 składniki. I już spieszę z wyjaśnieniem, jakie to będą składniki. A więc będzie to marchewa. Marchewkę, którą trzeba zetrzeć. Jak się komuś nie chce zetrzeć, może się zmiksować. Ja po prostu sobie zetrę kawałek marchewki, a nawet nie musi być cała marchewka, wystarczy kawałek. Teraz będziemy odcedzać soczek. Nie wiem, czy mi się przez sitko uda, ale spróbujemy. Spróbujemy przez sitko. Najczęściej robię to poprzez gazę, no ale można spróbować i tak. Próbujemy wydusić coś z tejże marchewki. Potrzebujemy tutaj jedną łyżkę soku z marchwi. Świeżo wyciśniętą. Myślę, że wystarczy. Teraz dodamy pół łyżeczki jogurtu. Mówię, tu ta ilość nie będzie olbrzymia na jedno użycie. Czyli dodaję pół łyżeczki jogurtu naturalnego. Teraz dodam tutaj tak. Pół łyżeczki oliwy z oliwek, dosłownie pół łyżeczki, jak widzicie, pół łyżeczki, pół łyżeczki oleju arganowego, pół łyżeczki oleju arganowego. Małą łyżeczkę żelu z aloesu. Jak widzimy, olej aloes, żel z aloesu nam. Dobrze musimy rozmieszać. Trzeba powolutku dodawać składniki, aby się nam mieszały dobrze, dobrze wymieszały. No i mamy maseczkę naszą wspaniałą, gotową. Widzicie, nie jest to duża ilość. Akurat taka, żeby sobie nałożyć na skórę twarzy, szyję, dekolt. Jeżeli chcemy więcej, no to możemy sobie wycisnąć całą marchewę. Całą marchewę. Ja to się zawsze lubię tak cała tym wysmarować. Tutaj akurat sobie posmaruję dłonie. I słuchajcie, bardzo prosta miksturka, ale niezwykle odżywcza. Marchewka ma naprawdę bardzo
mocne działanie przeciwzmarszczkowe, odżywcze. Oleje, które dodaliśmy, czyli oliwa z oliwek i olej arganowy są bardzo pielęgnacyjne. Aloes również. Takie ma działanie łagodzące, przeciwzapalne. Więc super bezpieczne składniki, które możemy stosować i na ręce, na dłonie oraz na całą skórę twarzy oraz szyję, dekolt. Także zapraszam do wypróbowania przepisu. Robi się go błyskawicznie i warto spróbować. Dziękuję ślicznie za obejrzenie tego filmiku. Jeżeli się podobał, to zapraszam do polubienia, polajkowania, do zostawienia komentarzu, za co bardzo dziękuję, lub zasubskrybowania kanału, aby być na bieżąco z kolejnymi moimi przepisami. Ja ze swojej strony już się żegnam z Wami i zapraszam do oglądania kolejnych filmików. I do zobaczenia. Pa, pa!